chciałam dzisiaj poruszyć taki temat. Słuchajcie, każdy z nas ma wolną wolę. Czyli każdy z nas jest tak naprawdę człowiekiem decyzyjnym. Każdy jest decydentem w swoim życiu. Tą wolną wolę każdy z nas otrzymał od Boga. Nie wiem, czy wiesz, ale sytuacja przedstawia się w tej chwili tak, że jeżeli nie podejmiesz właściwej decyzji, nie znajdziesz się też we właściwym miejscu. Po swojej śmierci. Słuchaj, Jezus Chrystus chodził tutaj po tej ziemi. To nie jest tylko jakaś tam postać historyczna. To nie jest tylko i wyłącznie postać, o której gdzieś tam napisano. Ale On realnie tutaj chodził po tej ziemi. Co więcej, On wypełnił wolę Ojca. A wolą Ojca było to, żeby każdy z was mógł znaleźć się w niebie. To wszystko polegało na tym, że Jezus poszedł na krzyż. I tam na tym krzyżu Golgoty stał się grzechem. Każdy z nas popełnia grzechy na co dzień. Ponieważ taka jest nasza natura. Po tym, jak pierwsi ludzie zgrzeszyli, przeciwstawili się Bogu, zbuntowali się przeciwko Niemu. No i teraz tak, kiedy Jezus w ogóle poszedł na ten krzyż, On tam się stał tym grzechem. I zobaczcie, trzeba sobie w ogóle zdać sprawę z tego, co to jest w ogóle ten grzech. Grzech to jest błąd. Grzech to jest błąd. Jeżeli popełniasz błędy w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że grzeszysz. Grzechem jest bieda, grzechem jest choroba, grzechem jest smutek, grzechem jest depresja. To jest wszystko tak naprawdę grzech i to wszystko ma podłoże demoniczne. Jezus tam na tym krzyżu stał się tym grzechem. On tam na tym krzyżu stał się odrzucony. Tak, żebyś ty dzisiaj mógł być w pełni zaakceptowany. Ale jeszcze coś się tam wydarzyło. Na krzyżu Golgoty Jezus pokonał przede wszystkim śmierć. Pokonał śmierć i w tym momencie możesz zdecydować o tym, czy wybierasz piekło, czy wybierasz dar zbawienia, za który zapłacił swoim życiem Jezus. Musisz zdecydować. Jesteś decydentem. Masz wolną wolę. Rozumiesz? Nikt za ciebie tego nie zrobi. Religia będzie cię oszukiwała, że generalnie musisz się spowiadać, tak? Że generalnie musisz być jakimś tam dobrym człowiekiem, ale to jest nieprawda. Bo Jezus umarł i za dobrego, i za złego. Jezus umarł i za dobrą kobietę, która opiekuje się dobrze swoimi dziećmi, i za pedofila, który te dzieci na przykład zgwałci. Rozumiesz? Jezus poniósł śmierć i poniósł grzech za każdego człowieka, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego na tym świecie. I tak mówi Słowo Boże. Zobacz, zbawienie jest darem. Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Generalnie no rozwalił piekło, no tak to można nazwać. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Jezus to nie jest jakiś tam malutki Bóg, ale to jest prawdziwy kozak. Myślę, że gdybyś dzisiaj stanął twarzą w twarz z diabłem, to byś pewnie narobił w porty. A Jezus nie narobił. Jezus zaplanował swoją śmierć. Jego śmierć była zaplanowana i On się temu wszystkiemu poddał. Dlatego, bo On wiedział, że On zwycięży. Musisz też wiedzieć, że Jezus Chrystus to jedyny Bóg i jedyna droga do Ojca. Nie Maria, nie święci, tylko Jezus Chrystus. On o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi. Musisz wybrać prawdę. Wszystko inne jest kłamstwem. A to, co jest kłamstwem, to gwarantuje ci, że zawsze będzie się rozsypywać. Podejmij dzisiaj właściwą decyzję, bo to ty jesteś człowiekiem, który ma wolną wolę. Tak jak dostałeś wolną wolę od Boga, tak też dostałeś od Boga dar zbawienia. Tak jak ty decydujesz, tak teraz możesz przyjąć zbawienie z łaski, przez wiarę.
Łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Pamiętaj, nie da się zasłużyć na niebo. Możesz być bardzo dobrym człowiekiem. Możesz robić bardzo dobre rzeczy dla innych ludzi. Możesz w ogóle pomagać innym ludziom, możesz kochać dzieci, ale nie zasłużysz na niebo. Jezus wywalczył to na krzyżu Golgoty. Niebo jest już otwarte. Pytanie, czy ty decydujesz się dzisiaj pojednać z Bogiem? Jeżeli się nie pojednasz z Bogiem, to nigdy nie będziesz miał też z Nim relacji. Chcę ci powiedzieć, że twój duch na dzień dzisiejszy, jeżeli nie narodziłeś się na nowo, jest martwy. Jest martwy. Będzie żywy tylko wtedy, kiedy oddasz życie Jezusowi, kiedy wyznasz Go swoim Panem i swoim Zbawicielem. Kiedy w swoim sercu uwierzysz, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zapłacił cenę za twoje życie. To była wymiana. To był najlepszy deal na całym tym świecie. Być może zajmujesz się biznesem. Być może robisz takie deale, ale powiem ci jedno. Lepszego nie ma. To był jedyny i najlepszy deal na całym tym świecie. Wymiana krzyżowa. Amen.